Witam Państwa, Kamil Klimczak. To kolejny odcinek programu Dokąd zmierzamy, w którym rozmawiamy o przyszłości i kondycji naszej ojczyzny. Witam Państwa na antenie Emisji TV, a dzisiaj będzie tematyka kresowa, jak już zapewne zauważyliście Państwo z miniatury, z tytułu. No jesteśmy w tym roku dosyć szczególnym, dosłownie można powiedzieć w przededniu 80. rocznicy kulminacji ludobójstwa na kresach południowo-wschodnich ukraińskiego ludobójstwa. O tym się toczy debata już od dłuższego czasu, ale dzisiaj nie tylko o tym, dzisiaj również po prostu o tym, czy kresy są w ogóle obecne w naszej świadomości i jak są obecne. A dzisiaj mamy gościa wyjątkowego, troszkę inaczej niż w ostatnim czasie. Nie polityk, nie historyk, tylko pisarz, publicysta, no i myślę, że przede wszystkim kresowianin Stanisław Srokowski. Witam serdecznie. Witam, kłaniam się Państwu. Pan Stanisław jest też, to przypomnę, twórcą opowiadań, książek, na których został osnuty film Smarzowskiego Wołyń, który myślę, że większość z Państwa widziała. Program jest na żywo, więc zachęcam do zadawania pytań do naszego gościa. Zadamy je na koniec programu, tyle ile będzie można. Także zachęcam do tego, żeby już teraz gdzieś tam nasz program rozsyłać dalej, udostępniać, zostawiać pod nim łapki w górę, subskrybować nasz kanał. No i co najważniejsze, bo tylko dzięki Państwa wpłatom możemy tu funkcjonować, to o nie bardzo serdecznie prosimy. Ja bym zaczął jednak od tej rocznicy, bo wiele mamy w ogóle rocznic związanych z kresami w polskim kalendarzu takim, powiedzmy, patriotycznym, świąt i rocznic. Niestety nazbyt często to są rocznice tragiczne, a przecież nie zawsze tak trzeba myśleć o kresach. No tak, to zależy, jaką perspektywę obierzemy do rozmyśleń o naszej tradycji, o naszej historii, o naszej pamięci. Możemy mówić na przykład o tym, że kresy stanowiły kolebkę polskiej kultury, polskiej literatury, polskiej sztuki, polskiej nauki. Możemy mówić o działalności politycznej na kresach, o partiach politycznych, o związkach różnego rodzaju patriotycznych, które się tam na tej ziemi rodziły. Możemy mówić o obyczajach, także tematów i motywów jest ogromnie dużo i w zależności od tego, który z nich uznamy za aktualny, za ważny, za ciekawy, za budujący naszą tożsamość narodową, w zależności od tego oczywiście będziemy operować różnymi faktami, różnymi pojęciami, różnymi nazwami. To na pewno. Natomiast te kresy, no właśnie najczęściej, bo to też zależy jak zdefiniujemy, jeśli chodzi o czasy historyczne, bo kresy I Rzeczypospolitej, zupełnie inny obszar geograficzny, kresy, a najczęściej jednak kresy nam się kojarzą z tymi kresami II Rzeczypospolitej. I można powiedzieć, że wśród tych, którzy się interesują historią przynajmniej dla części jest taka, powiedzmy, idylla kresowa, że to taki, można powiedzieć, nasz raj utracony, gdzie żyły różne narodowości w zgodzie, no w zgodzie, jak się okazywało, niekiedy do czasu. Tak. Może zacznijmy od zdefiniowania pojęcia kresy, bo to jest ważne, żeby ludzie mieli wyobrażenie, o czym mówimy, co to za kraina, gdzie ona się znajdowała, jak daleko się rozciągała i od kiedy pojęcie to się w naszej świadomości zapisało. Po raz pierwszy właściwie używamy tego pojęcia w połowie wieku XIX. Jeden z pisarzy romantycznych użył tego pojęcia, mówiąc, że kresy to są te stanice, te straże wojskowe na granicach Rzeczypospolitej, straże na granicach południowej i wschodniej Rzeczypospolitej. I tak rzeczywiście jest. To wtedy, kiedy byliśmy ofiarami napadów, terroru, wojen,
toczących się na wschodzie, przede wszystkim kiedy napadali na nas Turcy, Tatarzy, no to te granice wschodnie właśnie nazywano kresowymi granicami, kresy, czyli ten skraj między naszą Rzeczpospolitą a innymi bytami politycznymi. A więc jak to pojęcie weszło do polskiej kultury, do świadomości zbiorowej, a także do historii mniej więcej od wieku, jak mówię, połowy wieku XIX. I ono oczywiście oznaczało historycznie różne ziemie. Bo gdybyśmy wzięli pod uwagę pierwszą Rzeczpospolitą, to oczywiście te ziemie i te terytoria sięgały bardzo głęboko na wschód i na południe, aż do Morza Czarnego, czyli od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego, na przykład w wieku XVI czy wieku XVII, wtedy, kiedy Rzeczpospolita była państwem największym, najpotężniejszym w Europie, najsilniejszym ekonomicznie, kulturowo i odgrywała taką potężną rolę w kształtowaniu się stosunków międzynarodowych także. Natomiast z biegiem czasu, w miarę kształtowania się różnych relacji między Rzeczpospolitą a innymi państwami, w trakcie różnych wojen, zbrodni różnego rodzaju, konfliktów międzynarodowych, a także wewnętrznych naszych sporów i konfliktów wewnętrznych, ta Rzeczpospolita zaczęła się kurczyć i mniej więcej tak do XX wieku ona się bardzo skurczyła. To było z ogromnego, wielkiego państwa, kiedy w wieku XVIII, kiedy nastąpiły rozbiory polskie 1772, 1793, 1795. Polska przestaje istnieć i w związku z tym oczywiście zaciera się tutaj to pojęcie kresu, bo nie ma Polski, nie ma kresu. Odzyskujemy dopiero niepodległość w 1918 roku i to już jest inna Rzeczpospolita. To już jest kraj bardzo odcięty, obcięty, zawężony, zmniejszony radykalnie. To już jest takie państwo, które terytorialnie jest wielokrotnie mniejsze od tej pierwszej Rzeczpospolitej w XVII czy XVI wieku. I oczywiście inaczej układają się relacje wewnątrz kraju, także z zewnątrz kraju. Ale to, co warto podkreślić, że kresy te przedwojenne II Rzeczypospolitej stanowiły 52% terytorium, czyli to było pół Polski po prostu, pół Rzeczypospolitej. Nawet trochę więcej niż pół, czyli można tak, powiedzieć. 50-52%, niby kresy, czyli coś takiego, co jest na skrawku, tak. a 52%. Tak. No jak mówię, to jest bardzo ważne, bo właśnie pojęcie kresy trochę nam jak gdyby zamazuje istotę rzeczy, bo wtedy, kiedy mówimy o tych kresach jeszcze dużo wcześniejszych, pierwszej Rzeczypospolitej, no to mówimy o tym skrawku ziemi, który znajdował się na południu i na wschodzie. Tam, gdzie byli ci strażnicy nasi, gdzie byli nasi wojowie, żołnierze, którzy strzegli tych granic. Natomiast pojęcie zostało, a ziemia się zmieniła. W związku z tym oczywiście inaczej już patrzymy na te kresy, które zbliżają się do naszej epoki, do wieku XX. Pojęcie zostało, a ziemie, prawda, przesunęły się. W związku z tym te granice kresowe już są gdzie indziej. Już je trochę inaczej rozumiemy. To już nie są tylko skrawki ziemi, tylko są te terytoria szersze na południu i na wschodzie Rzeczypospolitej. I od 1918 roku, kiedy uzyskujemy niepodległość, tutaj by można oczywiście mówić o Orlętach Lwowskich, o Lwowie, o tych całych historiach, ale może ten fragment pominiemy, bo to on jest szczególny. W każdym razie w 18 roku Polska uzyskuje niepodległość i zaczyna się nowy byt polityczny, nowy byt kulturowy, a wtedy kresy, jak mówię, stanowią już 52% terytorium. Rzeczpospolita, druga Rzeczpospolita miała 16 województw i kresy stanowiły 8 województw. Od północy, mówiąc, pierwsze województwo na północnym wschodzie to było województwo białostockie, później wileńskie, później nowogródzkie i poleskie,
cztery województwa północne i wreszcie mamy cztery województwa południowo-kresowe, czyli województwo wolińskie, takie najgłośniejsze w kontekście zbrodni, jakich Ukraińcy dokonali na tym w tym województwie. Wolińskie, tarnopolskie, one tak pionowo się na mapie kształtują. Wolińskie, tarnopolskie, stanisławowskie i lwowskie. I właściwie każda z tych części, gdybyśmy tak chcieli sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób kształtowały mentalność narodową, wyobraźnię narodową, język, kulturę, historię, to właściwie każda z tych części w jakiś tam sposób budowała naszą tożsamość. W trochę inny sposób północ, trochę inny południe, trochę inny środek tych kresów. Ale każda z tych części miała swój urok, swój wdzięk i swoje znaczenie w rozwoju tożsamości narodowej. Gdybyśmy wzięli pod uwagę tylko samą kulturę na przykład, prawda? No to mamy kulturę i naukę. No to mamy tam na kresach dwa potężne wielkie uniwersytety, które kształtują, prawda, tę świadomość, tę tożsamość narodową, czyli Uniwersytet na Północy Wileński Batorego, imienia Batorego, i drugi na południu Kazimierza, Jana Kazimierza. Oba uniwersytety odgrywają nie tylko ważną rolę w polskiej świadomości, czy w polskiej historii, czy w polskiej tradycji, ale także w europejskiej, bo to są uniwersytety równorzędne z innymi uniwersytetami polskimi, jak warszawski czy krakowski, ale też europejskimi, włoskimi, niemieckimi i tak dalej. Poziom nauki w tych uniwersytetach jest równie wysoki jak w uniwersytetach zachodnich na przykład, prawda? No to jest prawda, i że to były tak naprawdę. Pamiętam porównanie jednego z historyków, że jeśli by wymienić pięć najważniejszych miast w polskiej historii, no to Warszawa, Poznań, Kraków, ale Lwów i Wilno w tej piątce też są. Natomiast no, żeby powiedzieć, dlaczego już nie są w granicach Polski, no to musimy przejść do tej historii wojennej, i to właśnie chciałbym się skupić na tych województwach, południowych. No tu jestem, muszę powiedzieć, jestem w tym lepszym położeniu, że pan już wczoraj występował i parę inspiracji na tej pana prelekcji usłyszałem. Właśnie to, że w trakcie II RP, no to Ukraińcy, sąsiedzi na tych ziemiach, na Wołyniu, na Podolu, gdzieś tam pod Lwowem, to się przewija w wielu relacjach, i pan to też, jak rozumiem, zna jednak, że tak powiem, z doświadczeń jakby swoich rodzinnych z tamtych rejonów, zachowywali się poprawnie. I z drugiej strony, no mamy już w trakcie II RP działania pewnych grup ukraińskich, które wręcz terrorystyczne przeciwko państwu polskiemu. I w jaki magiczny sposób jednego dnia ci Ukraińcy byli normalnymi sąsiadami, a drugiego dnia potrafili wziąć tam widły, łopaty, siekiery i po prostu no, dokonywać mordów, bo taki przeskok no jest czymś, myślę, czego wielu nie potrafi sobie wyobrazić. Tak, żeby zrozumieć te procesy historyczne, które następowały w jakiejś tam odpowiedniej kolejności, i żeby zrozumieć, co utraciliśmy, jaką wielkość, jaki potencjał kulturowy, naukowy, i żeby tylko nie ograniczać się do zbrodni, które się dokonały w latach II wojny światowej, to my musimy trochę jeszcze się cofnąć do wcześniejszego okresu, żeby jak gdyby nakreślić w dużym skrócie oczywiście obraz narodu i obraz kultury polskiej, obraz nauki polskiej, żeby zrozumieć, co później utraciliśmy. Bo to nie jest tylko problem militarny, wojskowy, zbrodni. To jest problem dużo głębszy. To jest problem, co państwo, co naród, co historia traci na skutek jakichś barbarzyńskich poczynań, które wiążą się właśnie z losami państw, narodów, ale nas szczególnie dotknęło ze strony Ukraińców. Otóż proszę pamiętać,
że Kresy wytworzyły ogromny potencjał kulturowy dla całej Rzeczypospolitej. I ten potencjał kulturowy zaczyna się mniej więcej, on trwa oczywiście niemalże od samego początku Rzeczypospolitej na tych ziemiach, ale taki szczególny jego wymiar obserwujemy już w wieku XVI, kiedy się pojawia Mikołaj Rej, jeden z pierwszych twórców polskiej kultury, ten, który zaczął mówić, który zaczął pisać po polsku. I on jak gdyby wytyczał cały później nurt kulturowy polskiej literatury. Więc mamy tego pierwszego, który się urodził pod Lwowem. Gdyby wymieniać wszystkie nazwiska, to nam nie wystarczyłoby czasu na ten program, bo polska kultura rodzi wielkie, szanowane, cenione, charyzmatyczne nazwiska, ale wymienię przynajmniej kilka. No, Sienkiewicz, który prawda stworzył wielką epopeę narodową, dzięki niemu my patrzymy na Polskę, ale przez Kresy patrzymy na Polskę, bo przecież akcja jego utworów Potop i inny dzieje się właśnie na Kresach. Kraszewski, wielki polski prozaik, który no, budował naszą świadomość narodową, był bardzo pilnie czytany. Do dzisiaj wielu ludzi jest zachwycony jego twórczością. No ale takie największe nazwiska to jest przede wszystkim Mickiewicz, prawda, bez którego trudno sobie wyobrazić współczesną polską kulturę współczesną, dlatego że Mickiewicz ciągle jest żywy, prawda? Mickiewicz, jego twory, Pan Tadeusz, Dziady i inne są w naszej świadomości nieustannie pomnażane, budowane, powtarzane. Lektury szkolne, edukacja szkolna, uniwersytety, polonistyka. Nieustannie przypominamy Mickiewicza, ponieważ jest to ten wielki słup, prawda, kulturowy, który wyznacza jakieś tam, prawda, kierunki. A z drugiej strony Juliusz Słowacki, również wielka, potężna postać, która buduje naszą świadomość. I tu tak można wymieniać te nazwiska, jest ich dosłownie setki. To są poeci, to są prozaicy, to są komediopisarze, jak Fredro na przykład, który, prawda, też ze Lwowem jest bardzo silnie związany. Czyli mamy ten obszar, który tworzy wartości, który znaki wyznacza nam kierunki, pokazuje ślady, którymi kroczymy, a dla narodu jest niezmiernie cenne widzieć ślady, którymi poprzednicy chodzili i którymi my idziemy dalej, żeby mieć ciągłość historyczną, żeby mieć poczucie, że należymy do tego samego pnia, że jesteśmy synami plemienia, a później narodu, który budował konsekwentnie swoją tożsamość bez względu na otoczenie, bez względu na konflikty, jakie nas otaczają, także wewnętrzne różnego rodzaju napięcia. Także kultura polska poprzez literaturę, ale nie tylko przez literaturę, przez sztukę, gdybyśmy chcieli wymieniać na przykład polskich aktorów, reżyserów, scenarzystów, to są najwybitniejsze nazwiska. Nie będę ich wymieniać tutaj, bo nie mamy na to za wiele czasu, ale to są nazwiska potężne. I dotyczy to też polskiej nauki. Dlatego mówię, że my musimy w kontekście, zawsze patrzeć na zjawisko w kontekście, bo nie zrozumiemy inaczej, czym ono było i w jaki sposób ono kształtowało naszą rzeczywistość. Więc w tym kontekście zarówno polska kultura, jak i polska nauka poprzez Kresy była tym impulsem i tą taką energią, która napędzała rozwój naszej historii, naszego narodu. Zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy nauce, bo to jest bardzo ważny czynnik kształtujący naszą rzeczywistość i wpływający na cywilizację europejską i światową. Była taka słynna szkoła matematyczna we Lwowie. Na czele tej szkoły matematycznej stał profesor Banach, Stefan Banach. Możemy dzisiaj śmiało powiedzieć, że to był uczony na miarę światową. Jego pojęcie przestrzeni Banacha dzisiaj funkcjonuje w matematyce i każdy matematyk już od szkoły średniej wie, co to jest ta przestrzeń Banacha, która pojęcie to kształtowało wyobraźnię wielu matematyków świata
I dzięki temu pojęciu mamy dzisiejszą cywilizację światową. Był taki matematyk Stanisław Ulam, też z tej szkoły matematycznej lubawskiej, który wyjechał do Stanów Zjednoczonych i tam brał udział w tworzeniu energii atomowej, więc mamy, prawda, potężny umysł, który kształtuje do dzisiaj ten świat nauki i świat współczesnej cywilizacji. Czy wreszcie, żeby jeszcze jedno nazwisko przynajmniej wymienić, to jest Paul Baran, jako bardzo właśnie chłopiec, prawie dziecko, wyjechał do Stanów Zjednoczonych z rodzicami. I tam zdobyła wiedzę już na uniwersytetach amerykańskich, no ale był z Kresów. My mówimy o ludziach, którzy są z Kresów, o tym ciągu, prawda, wielkich indywidualności, wielkich postaci, które rodziły się na Kresach i które później przebywały w różnych krajach świata, najczęściej w Ameryce, bo tam były największe możliwości rozwoju edukacji, nauki, wiedzy. No właśnie. Paul Baran tam stworzył takie fundamenty teoretyczne dla naszej współczesnej cywilizacji. To prawie było kilkadziesiąt lat temu, prawie blisko 100 lat temu, ale on napisał takie 12 książek czy skryptów i uczeni amerykańscy natychmiast chwycili te jego analizy, te jego syntezy matematyczne, które prowadziły do stworzenia komputerów, internetu, a więc tego wszystkiego, w czym dzisiaj świat operuje. Najpierw to było działanie na rzecz wojska amerykańskiego, a później to się rozpowszechniło na cały świat. Więc jeżeli Państwo rzucą na Google to nazwisko Paul Baran, to Państwo znajdą całą jego biografię. I jeden z wielu, tak jak, prawda, Ulam czy inni matematycy, no, byli fundamentem światowej matematyki, więc światowej cywilizacji. Także jeżeli chcemy, za chwilę będziemy mówić o trudnym okresie, to my musimy zrozumieć, cośmy stracili. My straciliśmy potężną energię, która nas ładowała przez wieki, dlatego że został przerwany ciąg, prawda, jakiś. Ci ludzie gdzieś tam oczywiście swoje zrobili, ale my sobie zawsze możemy wyobrazić, a gdyby nie było wojny, gdyby nie było zbrodni ukraińskich, jakby się kształtowała nasza rzeczywistość na Kresach? Prawdopodobnie pojawiłyby się nowe talenty, pojawiłyby się nowi pisarze, wielcy malarze, artyści, aktorzy. Dzisiaj my możemy tylko domniemywać, że tak, ale z całą pewnością tak by było, bo ta Ziemia dawała przykłady od wielu wieków, prawda, od XIV, XV, XVI wieku, że tak było. To znaczy, że przerwane dzieje, dramat, który się rozegrał, to nie tylko klęska wojskowa czy wymordowanie setek tysięcy Polaków, ale to także jak gdyby klęska cywilizacyjna i klęska kulturowa. My sobie do dzisiaj nie możemy z tym wszystkim poradzić, bo zostały, zostały przerwane, została wielka luka, wielka wyrwa pamięci, nawet powiedziałbym taka, prawda? A jeżeli naród ma taką wyrwę w pamięci, to naród sam sobą nie może się porozumieć. My ciągle w tej chwili spieramy się, prawda? Jak się patrzy na obecną scenę polityczną, to widzimy wściekłość jakąś, prawda? Dwie, trzy grupy polityczne siebie atakują wzajemnie, nie mogą się porozumieć w kwestiach współczesnych, które wynikają z historii, bo współczesne to jest nic innego, tylko umiejętne rozumienie historii, która nas otacza i która jest w nas samych, w narodzie, w pamięci, w języku, prawda, w kulturze, w nauce i tak dalej. Ja to wszędzie podkreślam, dlatego że nie można odrywać. Nie można odrywać jednej rzeczywistości od drugiej, nie można odrywać zbrodni od kultury, od nauki, bo w ten sposób byśmy izolowali, jak gdyby, a dzieje to nie jest izolacja, dzieje to jest ciągłość, dzieje to jest przenikanie się, prawda, wieków, materii twórczej, materii literackiej, materii artystycznej itd., itd. A poza tym to myślę, że to jest też taki związek przyczynowo-skutkowy, że gdyby Kresy były jakąś pustynią, to przecież nie warto by było
tak o nie walczyć i no nawet dokonywać tak strasznych zbrodni, dlatego że ta ziemia była tak urodzajna, nie tylko jeśli chodzi o, że tak powiem, kwestie rolnicze, ale tak urodzajna w szerszym kontekście, który pan poruszył, to dlatego właśnie tak zajadle o nią walczono. I tu wrócę do mojego pytania, bo pan bardzo słusznie zauważa, że przecież początek te pierwsze mordy, to nie jest wcale 43, nawet nie 42. To jest już 39, 17 września. Jak to jest, że nie wiem, sierpień 39 jeszcze normalnie ludzie żyją, mija kilkanaście dni i ludzie są gotowi po prostu wziąć narzędzia gospodarskie i mordować swoich sąsiadów. Tak, no trzeba powiedzieć, że nasze losy się tak kształtowały, że te ziemie były bogate nie tylko w te wartości, które wymieniliśmy, kultura, nauka, oświata, ale także bogactwa wielonarodowościowe. Czy uznamy to za przejaw mądrości i dobrobytu, czy uznamy to za pewien rodzaj losu, który tak ukształtował nasz naród. W każdym razie ziemie polskie, a przede wszystkim te ziemie kresowe opitowały w różne kultury, w różne tradycje, w różne obyczaje. I to się tak kształtowało przez wieki. To nie było tak, że w ciągu jednego okresu historycznego pojawili się Żydzi, Ukraińcy czy tam inne narody, tylko to tak trwało przez wieki. W każdym razie w wieku XX, kiedy mamy już drugą Rzeczpospolitę Polską, to sytuacja wygląda w ten sposób, że mamy przed wojną 35 milionów obywateli wszystkich polskich należących do naszego narodu, a równocześnie wśród 35 milionów mamy 12 milionów ludzi wywodzących się z innych kultur, z innych obyczajów i tradycji. To też trzeba o tym mówić, dlatego że my nie zrozumiałem później tego, co się stało właśnie w latach wojny. Bo to jak bardzo silnie się wiąże. Kto to był? Wymieńmy, żeby ludzie wiedzieli, bo ludzie zapominają, ludzie nie pamiętają, nie uczą tego w szkole niestety, nie ma tego na uniwersytetach, więc warto to wymienić. Więc na te 12 milionów etnicznych, odmiennych od polskich kultur mamy 5 milionów Rusinów, którzy przekształcają się w Ukraińców. Nie będę tego omawiać szczegółowo, w każdym razie to jest proces, który trwa długo. Mamy 3,5 miliona Żydów, 2 miliony Białorusinów, milion Niemców, prawda, to są wielkie liczby, które oni mieszkają w różnych częściach Rzeczypospolitej, a wielu z nich mieszka także na Kresach. Ponad 200 tysięcy Rosjan, Litwinów mamy sporo, 150 tysięcy, nawet Czechów, którzy zamieszkują na ogół na ziemi wołyńskiej, tam jest ich spora grupa. Mają swoje nawet własne, jak gdyby, czeskie wioski, sami Czesi tam mieszkają. No mamy też Cyganów, Ormian i wiele innych odmienności kulturowych. Także to trzeba wiedzieć, żeby zrozumieć, co się później stało. Czyli mamy Rusinów, którzy są Ukraińcami, którzy mieszkają na tych ziemiach. I oni mieszkają, Rusini, Ukraińcy mieszkają przede wszystkim w czterech województwach południowo Kresowych, czyli w województwie wołyńskim, tarnopolskim, lwowskim i stanisławowskim. My mówimy zwykle o zbrodniach ukraińskich w czasie wojny, ale zaczątek, jak gdyby źródło, jak gdyby inspiracja tej całej tragedii zaczyna się dużo wcześniej. Ona się zaczyna już w roku 1918, kiedy zaczyna się wojna polsko-ukraińska, ponieważ Ukraińcy na tej ziemi też chcą stworzyć swoje państwo, a jest to odwieczna ziemia polska. No i dochodzi do wojny, żeby nie mówić o szczegółach, dochodzi do wojny w 1918 roku. W
wtedy pojawia się to słynne pojęcie polskich Orląt, kiedy młodzież polska, studenci, uczniowie, licealiści, harcerzy podrywają się do boju z ukraińską armią. Do nich dość szybko dołącza starsze pokolenie, a później Wojsko Polskie i w ciągu 3 tygodni Ukraińcy zostają wyparci ze Lwowa. Przegrywają wojnę. Ukraińcy przegrywają wojnę. To jest bardzo ważne, dlatego że to jest jak gdyby początek myślenia Ukraińców o tym, co zrobić z Polakami po przegranej wojnie. I tu się zaczyna długa historia terroru ukraińskiego, który jest jak gdyby przed polem wielkich zbrodni. To jeszcze nie jest taka zbrodnia na skalę masową, ale już Ukraińcy dają sobie znać, podbudowują się, prawda, różnego rodzaju teoriami, niektóre z nich za chwilę wymienię. I Polacy czują jakąś taką podziemną, krecią robotę Ukraińców, którzy tworzą tajne struktury, między innymi wojskowa organizacja, która powstaje na polskich ziemiach. Ta wojskowa organizacja sieje straszliwy terror i sieje przez długie lata, od 18 roku aż do 39. Pierwszą ofiarą miał być Piłsudski. Ukraińcy robią zamach na Piłsudskiego. Później tych zamachów jest kilka. Niszczą polskie pola, zbiory polskie, napadają na kolej państwową, napadają na urzędy państwowe, na pocztę. Ginie w 1934 roku minister Pieracki, minister spraw wewnętrznych. W każdym razie mamy ten terror, który trwa przez 20 lat i to jest jak gdyby przedpole tego, co nastąpi niedługo. Polacy jeszcze nie zdają sobie sprawy, że to nastąpi, ale już czują, że coś tam, prawda, pod ziemią się dzieje. Z drugiej strony, tak jak pan słusznie zauważył, układają się na poziomie lokalnym, układają się bardzo dobrze relacje między Polakami a Ukraińcami. Społeczeństwo jest tak skonstruowane, że w poszczególnych wioskach, miasteczkach mieszkają zarówno jak Polacy i Ukraińcy, Rusini, Żydzi, Ormianie, Cyganie, Bóg jak to tam jeszcze, prawda? Bardzo wiele narodów, w sumie 30 narodów Rzeczypospolitej. Czyli jakbyśmy powiedzieli z punktu widzenia ludzkiego jest to taki fenomen na skalę europejską, że te 12 milionów ludzi wywodzących się z innych etnicznych bytów układa sobie względnie poprawnie relacje z Polakami. Względnie poprawnie, bo oczywiście jakieś tam zawsze drobne konflikty są, ale w państwach narodowych też te konflikty są, także tutaj nic szczególnego. W każdym razie to na poziomie ludzkim zupełnie przyzwoicie wygląda. Ja dam przykład mojej wsi. Moja wieś, w której ja się urodziłem przed wojną i ja byłem świadkiem tych wszystkich wydarzeń, byłem już takim chłopakiem, który myśli, który widzi, który czuje. Miałem 8-9 lat, więc ten taki chłopak już wiele rozumie. Moja wieś była duża, 3,5 tysiąca mieszkańców, typowo polska, ukraińska wioska i trochę Żydów tam było. I tak jak długo ja pamiętam, ale tak jak długo moja mama, jak długo mój dziadek pamięta, to w tej wsi nigdy nie było żadnych konfliktów. Normalnie ludzie żyli, była cerkiew, był kościół, była bożnica żydowska, była biblioteka, była szkoła. Wszyscy porówno korzystali z tych dóbr. I tak by prawdopodobnie to wyglądało, gdyby nie to, co nastąpiło później, czyli ta zbrodnia. W mojej wsi, zaraz będziemy mówić o tym na szerszym tle, ale ja dam przykład, bo to ilustruje jak gdyby taki osobisty mój problem. Ja miałem dwóch przyjaciół w dzieciństwie, Ukraińca i Żyda, bo to było normalne, to byli moi sąsiedzi. Bawiliśmy się, wychodziliśmy na dół, graliśmy w piłkę, ganialiśmy tak jak to było z dzieciakami. I kiedy zbliżał się ten czas wojny, a później kiedy nastąpiła wojna, to już się dawały te sygnały, prawda, że Niemcy mordują Żydów, zaczęły się te straszliwe czystki żydowskie. I mój przyjaciel Żyd nagle zniknął, został zgładzony przez Niemców. A mój przyjaciel Sławko, Ukrainiec,
kiedy już ten terror zaczyna przybierać charakter bardziej okrutny i ideologia banderyzmu zaczęła docierać do wiosek, wtedy ten mój przyjaciel Sławko zademonstrował to, co było charakterystyczne już w wielu rodzinach ukraińskich. Pewnego dnia wychodzę z domu i chcę się z nim pobawić, idę tam do niego przez płot na próg, wzywam Sławka, żebyśmy gdzieś tam poganiali sobie po łąkach, po polach, a on wychodzi, patrzy na mnie takim zimnym wzrokiem, 7-8-letni chłopak w moim wieku, patrzy tak na mnie i milczy. Ja powiem, Sławko, co się dzieje? Dlaczego nie idzie ze mną? On to patrzy na mnie i mówi, bo ty lach. Boże, dla mnie to był wstrząs niepojęty. Ja w ogóle nie wiedziałem, co to znaczy lach wtedy. Lach? O co ci chodzi? Ty lach, ja z tobą nie będę mówić. Ty Polak, ja z tobą nie będę rozmawiać. Proszę państwa, no, ten chłopak nie wymyślił sobie tego. To nie on to powiedział. To jego rodzina to wymyśliła. A ta rodzina już to skądinąd czerpała. Czyli ta ideologia banderowska szła takimi właśnie schodkami. Po różnych schodkach, w różnych kierunkach się przebudowywała. To ja podaję przykład indywidualny, no ale jeżeli weźmiemy takich przykładów indywidualnych, to były ich setki, tysiące, które kształtowały, prawda, ten czas. I w ten sposób dochodzimy do tych wielkich zbrodni, prawda. Tutaj dochodzimy już do wojny, czyli ten terror ukraiński i rodzenie się ideologii banderowskiej, powiedzmy jeszcze konkretnie nazwisko, Dmytro Doncow. Dmytro Doncow był twórcą ideologii banderowskiej, nazistowsko-faszystowskiej, wzorowany na Hitlerze, bo on był tłumaczem Hitlera, jego książki Mein Kampf. I ta jego książka Nacjonalizm wywarła ogromny wpływ na rozwój myśli banderowskiej w II Rzeczypospolitej. W 1926 roku ona się ukazała i bardzo szybko została przyjęta przez środowiska ukraińskie jako drogowskaz, przy pomocy którego trzeba iść. I tam naczelnym takim hasłem tej książce jest nienawiść. Będziemy budować Ukrainę, ale przy pomocy silnych emocji, które wyzwolą energię, potężną energię i ambicje Ukraińców i przy pomocy tej energii potrafimy zbudować własne państwo. No to nic innego jak wzorowanie się na Niemcach, którzy nienawiść skupili na Żydach, a później na całej Europie. Prawda? Ale to taki przeskok. Pan wcześniej powiedział, że to Rusini przekształcają się w Ukraińców. Tak. I czy to właśnie tak łatwo, że tak powiem, nie weszło do głów właśnie dlatego, że to był taki młody naród na początku jakby drogi, na początku swojego kształtowania i to już jakby zostało u zarania świadomości ukraińskiej zaprogramowane. Tak, no to oczywiście na to się składało bardzo wiele czynników. Jest inteligencja ukraińska, są pisarze ukraińscy, są publicyści, mają swoje czasopisma, mają swoje szkoły. To się buduje przez okres. Te 20 lat to było właśnie budowanie tej świadomości ukraińskiej, z różnymi skutkami, bo w niektórych wioskach do końca Polacy i Ukraińcy żyli w zgodzie. I nawet ta straszliwa fala mordów, która przyszła na tę ziemię, nie zlikwidowała między nimi dobrych relacji. Tam, gdzie były silne korzenie, to tam nawet nie dochodziło do mordów, bo wprawdzie kres objęty, te południowo-wschodnie, całe mordami, ale były takie wioski, jak gdyby wolne, tak, gdzie ludzie ze sobą, gdzie ludzie nie pozwolili się miotać, prawda, tym zbrodniczym myślom, ideom i czynom. W każdym razie dochodzimy w tej chwili do takiej sytuacji, że mamy rok 1939, prawda, i jest początek wojny. Z jednej strony Niemcy napadają na Polskę 1 września, a z drugiej strony 17 września Sowieci, agresor sowiecki napada na Rzeczpospolitą, na Kresy. Bardzo szybko, w ciągu paru dni
zapanuje nad Kresami, tym bardziej, że Wojsko Polskie nie bierze udziału w obronie Kresów, ponieważ wie, że z góry to byłaby klęska, więc żeby oszczędzić krew i żeby oszczędzić ludzi, nie dochodzi tam do walki z Rosjanami. Częściowo tam oczywiście są te walki, ale to nie jest na skalę wielką. W każdym razie mamy taką sytuację, że znajdujemy się w czwartym rozbiorze, prawda? Czwarty rozbiór Polski następuje. Po tamtych trzech mamy czwarty rozbiór Polski, no i Polski nie ma. Nie ma wojska, nie ma policji, nie ma straży granicznej. I Ukraińcy czekali na taki moment właśnie. To dla nich historyczny moment. A wcześniej, jak mówię, już byli przygotowani ideologicznie, bo to dzieło rozpowszechniane było wśród inteligencji ukraińskiej w tych strukturach, kiedy powstaje w 1929 roku Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów, a także inne formacje ukraińskie. I to przez te struktury ukraińskie ta ideologia ciągle żyje, prawda? I to pęcznieje, rozrasta się i kiedy następuje wojna, to oni są już gotowi. Oni są gotowi, mają swoje struktury, mają swoją ideologię, mają swoich przywódców. Na czele tych struktur politycznych staje Stepan Bandera, szef Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów w 1933 roku, później w 1944 po raz drugi staje się przewodniczącym tej organizacji. I jak mówię, 17 września oni są gotowi, już mają narzędzia, już są pod ziemią, tam broń składali, prawda, przygotowali to wszystko. No i 17 września, kiedy już widzą, że Polacy są bezbronni, nic nie mają, ani wojska, ani policji, ani straży, ani nic, ani wewnętrznej jakiejś tam organizacji obronnej, zaczyna się rzeź na skalę masową. My używamy pojęcia Wołyń, zbrodnia wołyńska, mordy wołyńskie, ale to proszę pamiętać, że to jest pojęcie czysto symboliczne, ponieważ Wołyń, jak już zauważyliśmy wcześniej, to jest późniejszy okres, to jest dopiero 43 rok. Natomiast na skalę masową, bo o tym mówimy, co to znaczy skala masowa, kiedy morduje się ze względu na to, że się jest Polakiem. Jesteś Polakiem, polska wieś, polska część wsi, to trzeba ją wymordować. I w ten sposób następują mordy. Pierwsze mordy są w województwie tarnopolskim w 1939 roku. I takie trzy powiaty trzeba wymienić tutaj. Powiat Buczacz, powiat Brzeżany i powiat Podhajce. I tam ta fala mordów od 17 września przez kilka miesięcy ogarnia mniej więcej 50 wiosek, czyli 50 wiosek zostaje zaatakowanych i wymordowanych na skalę masową, żeby było jasne. To nie jest tak, że powiedzmy gdzieś tam zostaje zamordowanych 5 ludzi, a później nic im nie dzieje. Co dnia coś się dzieje, co tygodnia, co miesiąca coś się dzieje, jest zbrodnia, są mordy. I te masowe mordy ogarniają kolejne wioski, kolejne gminy, kolejne powiaty, aż kończy się ten czas, mniej więcej w końcu 1939 roku, ale ta zbrodnia idzie dalej, ona się przesuwa na północ i wreszcie w 1943 roku następuje Wołyń. Czyli mamy, prawda, duży przeskok jak gdyby. I jeszcze w 1944 potem tak. Małopolska Wschodnia, tak zwana. Tak. Gdybyśmy chcieli szczegółowo opowiadać, znowu by nam nie starczyło czasu, ale trzeba powiedzieć, że nie było właściwie wielkich przerw. Jeżeli nawet mówimy między 1939 a 1943, czyli między województwem tarnopolskim a wołyńskim jest kilka lat, to nie znaczy, że wtedy nic się nie działo. Wtedy też mordowano. Tylko to już były mordy jak gdyby indywidualne w różnych regionach, w różnych częściach. No to odsyłamy do źródeł, również do wielu programów, które u nas są temu poświęcone. Natomiast tu jeszcze ważna jest też data końcowa, bo data końcowa to jest dopiero 47. Tak. No ale jeszcze wróćmy, kończymy na Wołyniu, prawda, bo to jest 43 rok. Taki, dlaczego mówimy, że w tym roku wchodzimy w 80. rocznicę zbrodni ukraińskich, czyli czczenia pamięci ofiar tych zbrodni? Dlatego, że jest symboliczna data 11 lipca. 11 lipca 1943 rok to jest ten taki najbardziej gorący i najbardziej zbrodniczy dzień. To jest niedziela na Wołyniu.
I tego 11 lipca 1943 roku Ukraińcy napadają na blisko 100 miejscowości, dokładnie 99. Czyli logistycznie musieli to przygotować bardzo starannie i długie miesiące na tym pracowali, bo to trzeba było przygotować oddziały wojskowe, uzbrojenie, metody walki itd., itd. W każdym razie jest niedziela. Ludzie są w kościołach, odbywają się msze święta, a mordercy wpadają się kierami, nożami, piłami, zaczynają mordować. Ludzie byli bezradni, nie mogli się bronić, byli nieprzygotowani kompletnie do tego. I dlatego po tych 80 latach pragniemy przypominać ten czas i pragniemy mówić tak symbolicznie, prawda, to był ten moment, kiedy dokonała się największa zbrodnia na Wołyniu. Ofiarami tych mordów w kościołach i w niedzielę było kilkanaście tysięcy Polaków. I mordy ciągle trwają, cały Wołyń jeszcze płonie. Do końca tego roku zbrodnia się dokonuje i pada jej ofiarą 60 tysięcy Polaków. Ale to nie koniec, prawda, jeszcze mamy 44 rok, 45, 6, 7. W 44 roku takie głośny mord dokonuje się w Hucie Pieniackiej, znowu w województwie tarnopolskim, czyli z Wołynia wracamy z powrotem do Tarnopola. Tam z kolei ginie cała polska wioska, bo to była typowo polska wioska, tam nie było Ukraińców. Zostaje wymordowana w ciągu jednego dnia. Ludzie są wrzucani do stodu po 50, po 30 osób. Podpalane są te stodoły, giną wszyscy w płomieniach. I to jest przerażające. W ciągu 6-7 godzin wieś zostaje spalona całkowicie. Dzisiaj tej wsi nie ma. Nic nie ma. Gdyby Państwo pojechali tam na Kresy do Huty Pieniackiej, to nie znajdziecie żadnego domu z tamtego czasu. Jeszcze tam cmentarz pozostał. No i pomniki, które zbudowali ci, którzy ocalili z tej zbrodni. Później zbrodnia idzie oczywiście na całe województwo tarnopolskie, na województwo lwowskie, na województwo stanisławowskie i ogarnia kolejne trzy województwa na skraju, bo te w całości są mordowane. Na skraju województwa krakowskiego, poleskiego i lubelskiego, czyli w sumie zbrodnia obejmuje 7 województw. 7 województw, to jest bardzo 7 ważne. Z 16 przedwojennych. Tak. 7, prawie połowa. Nie, 7 z całej Polski, tak. Prawda, bo krakowskie należy do niekresowe województwo. W każdym razie to trzeba mieć właśnie w tym kontekście różnych wydarzeń historycznych, jakie procesy zachodziły, które do tego doprowadziły. I jak to wszystko wyglądało i jak te relacje, prawda, się zmieniały. Powiedzmy jeszcze o takim bardzo ważnym elemencie tamtych czasów. Ukraińcy nie tylko mordowali Polaków, mordowali także Ormian, Żydów, mordowali Cyganów, mordowali Czechów, także ta zbrodnia rozciągała się na sąsiadach, prawda, dokonywano na sąsiadach. Czesi byli sąsiadami, no to trzeba ich tam wymordować. I jeszcze jedno, bardzo ważne. Mordowali też swoich, czyli Ukraińcy mordowali Ukraińców. I to są, mamy mnóstwo dowodów na to, jak wiele ofiar ze strony ukraińskich zbrodni, ukraińskich skrajnych nacjonalistów, szowinistów i nazistów, jakich zbrodni oni dokonali na własnym narodzie. Jeżeli było na przykład małżeństwo polsko-ukraińskie, to mąż, który był Ukraińcem, otrzymywał od Ukraińskiej Powstańczej Armii albo od Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów rozkaz, ma zamordować swoją żonę, bo ona jest Polką. Jeżeli tego nie zrobisz, czeka cię kara śmierci. I mąż miał do wyboru albo zamordować, albo uciec do lasu, albo zginął ze strony swoich. I takich mordów mamy bardzo dużo, one są udokumentowane, mamy na to dowody, są zapisane gdzieś tam w księgach. Także trzeba widzieć ten wachlarz różnego rodzaju działań zbrodniczych także w odniesieniu do własnego narodu. I jeszcze jedno zjawisko, trzeba powiedzieć też o tym, bo to jest bardzo ważne, że wielu uczciwych Ukraińców, serdecznych, wychowanych w duchu religijnym, ratowało Polaków. To jest bardzo ważny czynnik, żebyśmy nie sądzili, że wszyscy byli zbrodniarzami. Zbrodniarzami były te formacje ukraińskie, które były pod wpływem tych ideologii nazistowsko-faszystowskich.
ale były też rodziny całe, rody całe, wioski całe, które no, nie pozwalały sobie na to i ratowali Polaków. Mamy wystarczająco dużo dowodów, nawet pojawiła się książka taka w Polsce, która opisuje Ukraińców, którzy ratowali Polaków. Także musimy patrzeć na ten problem wszechstronnie i z różnych punktów widzenia, prawda? Patrzymy na zbrodniarzy, ale patrzymy też na ludzi uczciwych, dobrych, wychowanych w duchu chrześcijańskim, którzy no, często dawali życie za to, bo jeżeli bandy ukraińskie dowiedziały się, że ktoś ratował Polaków, no to była za to kara śmierci taka sama, jak kiedy Polacy ratowali Żydów. To też Polacy ginęli od Niemców, prawda, za to, że ratowali Żydów. Kara śmierci. Mamy setki takich przypadków. Także historia jest dość skomplikowana tutaj, prawda? Ale to trzeba wiedzieć na szerszym tle historycznym. Gdyby nie było Niemiec nazistowskich, gdyby nie było faszystowskich Włoch, gdyby nie było Mussoliniego i Hitlera, to prawdopodobnie potoczyłyby się dzieje inaczej, ponieważ były wzorce, modele. I Ukraińcy mieli gotowy model państwa, prawda? Hitler stworzył ten model. Była struktura odpowiednia, na czele stał, prawda? Hitler, podporządkowana jemu generalicja i odpowiednie służby polityczne. No i później poddany ten naród, który nie miał nic do powiedzenia. To samo się działo właśnie z Ukraińcami. Także patrzmy na te relacje Polaków z Ukraińcami jako nazwisko wielostronne i bardzo bogate i bardzo zróżnicowane. To jeszcze na koniec, bo chcę oddać głos naszym widzom, a już trochę ten nasz program trwa, no bo wspominaliśmy o filmie Wołyń, teraz rocznica, ale też rocznica, podczas której mamy po raz pierwszy właśnie od czasów II Rzeczypospolitej tyle milionów Ukraińców w Polsce. I czy to też nie jest doskonała okazja, żeby po pierwsze dotrzeć z tą prawdą do Polaków, ale dotrzeć też do Ukraińców, którym przecież nikt o tym, że nikt im w ukraińskiej szkole nie powiedział, słuchajcie, my w latach II wojny światowej to poszliśmy z siekierami, wymordowaliśmy 150 tysięcy Polaków innych narodowości, naszych sąsiadów, żeby tutaj oczyścić zachodnią Ukrainę. Tak, no przed nami stoi kolejny problem. Jak się uporać z tym dziedzictwem, prawda? Mamy potężne i ciemne, i straszne, i dramatyczne dziedzictwo. I my Polacy, i też Ukraińcy, nasi sąsiedzi. Normalnie ludy, narody, państwa układają między sobą, starają się układać między sobą jakieś racjonalne stosunki, relacje, zgody, współpracy, prawda? To jest taki, powiedziałbym, model idealistyczny. I tak się po wojnie w wielu państwach stało. Na przykład Niemcy z Francuzami to sobie zupełnie dobrze ułożyli stosunki, czy nawet Niemcy z Polakami, mimo tam różnych napięć. Natomiast Polacy i Ukraińcy na gruncie tych zbrodni ukraińskich do tej pory tego problemu nie rozwiązali. I to jest ciągły dramat Polaków. I to powoduje nieustanne konflikty i napięcie wewnątrz naszego narodu. My nie możemy się z tym problemem uporać, dopóki nie nastąpi oczyszczenie moralne, oczyszczenie historyczne związane z tymi rzeziami, mordami i tym ludobójstwem. Dodam tylko, że według historyków, którzy bardzo dokładnie analizują tamte czasy, tamte zbrodnie, to wygląda na to, że tych mordów dokonano na 200 tysięcy Polaków, nie 150, tylko 200 tysięcy. To też warto mówić, bo różni historycy w zależności od tego, jakie przyjmują kryteria, w jaki sposób widzą tamtą rzeczywistość, podają różne dane, ale ci badacze, z którymi ja współpracuję, mają dowody na to, że około 200 tysięcy Polaków zostało wymordowane. No i teraz mamy taką sytuację. Mamy sąsiada, który w swojej historii dokonał zbrodni na Polakach. Chcielibyśmy z nim jakoś ułożyć sobie stosunki, w miarę poprawne, żeby nie było konfliktu. No ale coś musi nastąpić. Co powinno nastąpić? No przede wszystkim uczciwe przyznanie się do zbrodni.
Tego uczciwego przyznania się do zbrodni do tej pory nie ma. Ostatnio był prezydent Zełenski w Polsce, była znakomita okazja, był tutaj, prawda, kilka tygodni temu. Niedawno był przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy, też była okazja. Mogli powiedzieć, przepraszamy was, jesteśmy w tej chwili w trudnej sytuacji, wiemy, że wy też cierpieliście, wiemy, że wy doznaliście wielkich krzywd z tamtego okresu. Prosimy was o przebaczenie, spróbujmy ułożyć sobie na nowo nasze relacje. No tak jak to zrobili Niemcy, prawda? Przyznali się do winy, nie ma kultu Hitlera, a Ukraińcy zupełnie inaczej się zachowują. Kult Bandery, czyli tego największego mordercy Polaków, kwitnie na Ukrainie i jak do tej pory nie ma żadnego symptomu, żadnego znaku, że Ukraińcy sobie, że Ukraińcy chcą jak gdyby oderwać się od tych korzeni zła, bo to są korzenie zła. Walka dobra ze złem nieustannie istnieje w świecie, ale żeby korzenie, żeby fundamenty tego zła zostały zrujnowane, zniszczone, no to musi być akt moralny, akt pewnej ekspiacji, prawda, że to było, to się stało, mamy dowody, mamy świadków do dzisiaj, no coś z tym trzeba na Boga zrobić. Ukraińcy tego nie robią. Dzisiaj Ukraińcy zostali przyjęci przez Polaków jak bracia. Jak bracia, prawda, przychodzą do nas, są na naszej ziemi, otrzymują nasz pokarm, otrzymują pracę, ale ci Ukraińcy są zaczadzeni fałszywą historią. To są ludzie, którzy nie żyją w świecie prawdy. Oni żyją w świecie iluzji, kłamstwa, oszustw i obłudy całej. I jest, my jeszcze nie wiemy, jak te relacje się będą kształtowały dalej, jeżeli dojdzie do tego, że wreszcie zaczną Polacy z Ukraińcami rozmawiać o historii, bo do tej pory nie rozmawiamy o nich z nimi o tym. No ale jak dojdzie do rozmowy, to wtedy pojawią się, prawda, ognie, które będą płonęły, ognie moralne, że trzeba będzie dobro nazwać dobrym, a zło złem. To przed nami. I myślę, że nasi przywódcy polityczni, nasi przywódcy moralni, kościoły, cerkwie powinny to rozpatrywać na gruncie prawdy i w odniesieniu do narodu, nie do polityki zewnętrznej, nie do tego, żeby prezydent jeden obejmował drugiego, bo to nie jest, to nie daje efektów, to musi naród, to musi być głęboko iść w dusze ludzkie, to jest problem. To przejdziemy do pytań od widzów, bo one myślę uzupełnią doskonale i pozwolę sobie zacząć od końca listy, bo to pytanie nam świetnie się łączy z tym, o czym przed chwilą rozmawialiśmy. Amergin Makekit. Lewica często wspomina o winie Polaków wobec Ukraińców w czasach II Rzeczypospolitej, usprawiedliwiając jakoby banderowskie zbrodnie. Co pan na to? No tak, tego typu zarzuty można sobie wymyślać i stawiać. Ale popatrzmy na to z punktu widzenia realnego, prawdziwego, z punktu widzenia prawa. Jeżeli istnieje państwo, struktura państwowa, jeżeli istnieje jakiś system, to ma też swoje prawo, swoje gradacje prawne. Czy Polska, czy Rzeczpospolita II poprzez swoje stanowienie prawa zabraniała czegokolwiek Ukraińcom, Żydom, Białorusinom, Niemcom i innym? Polska konstytucja z 1921 roku, tak zwana konstytucja marcowa, gwarantowała wszystkie prawa wolnościowe, obyczajowe, tradycje, języki, kultury, takie same dla Ukraińców, jak i dla Polaków, jak i dla Żydów, jak i dla Białorusinów i innych narodów. Więc z punktu widzenia prawa wszyscy mogli korzystać z tych samych dóbr. A może oświata i nauka były niedostępne. Były szkoły ukraińskie, były szkoły żydowskie, były szkoły polskie, do których mogli uczestniczyć zarówno Ukraińcy, jak i Polacy. Były programy oczywiście szkolne, które mówiły o polskiej historii. Trzeba tę polską historię znać. My jesteśmy narodem, który no, kształtuje jakoś swoją przeszłość i chce, żebyśmy mieli pewną ciągłość wiedzy w poznaniu, w rozumieniu dziejów. Tak to było, więc
Nie ma tutaj żadnego takiego wyraźnego przykładu, który by mówił o tym, że z punktu widzenia pewnych rozwiązań prawnych, czyli stanowienia pewnych obyczajów i tradycji, żeby któryś z tych narodów był prześladowany. Nie ma takiego dowodu. My nie mówimy o konfliktach pojedynczych, sąsiad sąsiadem, bo one mają charakter społeczny. Ten był bogaty, ten był biedniejszy, więc tam między nimi czasami dochodziło. Natomiast nie było czegoś takiego, co by powodowało konflikty prawne, na gruncie prawa. Tego nie było. Także ta wiedza, którą Lewica propaguje, jest fałszywą wiedzą. Dorota pyta, skąd pana zdaniem fascynacja nazizmem na Ukrainie, i to jest kraj, któremu z Niemcami nie było po drodze? Niezupełnie nie było po drodze. Po pierwsze, trzeba mieć wiedzę o tym, czy była organizacja ukraińskich nacjonalistów, kim był Bandera, Szuchewicz, Klaczkiewski, Lebedź, to byli przywódcy ukraińscy z okresu mordowania Polaków. To była agentura niemiecka. Czyli to, co się działo na Kresach, to było bardzo silnie wspierane przez system nazistowski, germański, niemiecki, hitlerowski. Ukraińcy się bardzo łatwo wpisali w te zbrodnie, dlatego że oni widzieli wtedy, kiedy Hitler sukcesy odnosił, a to właśnie ten okres, prawda, 1939 roku, kiedy armia hitlerowska była potężna, kiedy Hitler był najbardziej, że tak powiem, na wierzchołku władzy niemieckiej i był potężną figurą polityczną, i Hitler, i Ukraińcy, i przywódcy ukraińscy mieli wzór. Mein Kampf była księgą, na której się wzorowano. Także trzeba patrzeć na modele, prawda? Był model państwa faszystowskiego czy nazistowskiego i Ukraińcy bardzo chętnie ten model kopiowali bardzo prosto, korzystając z dostępnej całej literatury. Inteligencja ukraińska przeznała język niemiecki. Tłumaczono te różne ideologiczne księgi na język ukraiński i tym się żywiła ukraińska inteligencja. Jak pan się odniesie do słów Rafała Ziemkiewicza, że należy zneutralizować stosunki między nami a Ukraińcami i budować nową przyjaźń? To pytanie od Małgorzaty Kaszubskiej. No nie da się, na gruncie realnym nie da się niczego zneutralizować i od początku. Co to znaczy zneutralizować? Zneutralizować, jak rozumiem, zapomnieć. Zapewne tak. No tak, bo nic innego tutaj nie można sztucznie. Nawiązując do słów klasyka, gruba kreska. No tak, nie da się tutaj grubej kreski. W ogóle nie da się w historii żadnej grubej kreski, żadnej neutralizacji, dlatego że procesy historyczne mają to do siebie, że one kumulują się. One kumulują się w pamięci zbiorowej i one są. Tego się nie da zredukować, tego się nie da usunąć, tego nie da się zadekretować, że od tego momentu Ukraińcy są wolni od zbrodni, od tego momentu ideologia ukraińskiego nazizmu, czy faszyzmu, czy nacjonalizmu nie istnieje. Ona istnieje, ona jest produkowana, ona jest wtłaczana w umysły młodego pokolenia Ukraińców i Bandera dzisiaj jest bohaterem Ukrainy, więc w tej sytuacji mówienie o neutralizacji jest po prostu nierozumieniem procesów. To jeszcze dosłownie dwa, nie, w zasadzie jedno pytanie. Grażyna Stojanowicz, czy Polacy mogą być pewni, że historia się nie powtórzy? Tego Polacy się boją i dzisiaj, kiedy rozmawiam z rodakami, a mam spotkań sporo z młodzieżą, ze studentami, miałem przedwczoraj spotkanie we Wrocławiu, z innymi środowiskami, to zawsze powstaje pytanie, czy to się nie powtórzy, a bardzo nie chcemy, żeby się to powtórzyło. W związku z tym ciągle apelujemy do naszych władz, do naszych przywódców, zróbcie coś z tym problemem, nawet na gruncie czysto praktycznym, czysto religijnym.
te doły śmierci, które tam na Ukrainie, w tej chwili na ziemiach polskich, na polskich dawnych ziemiach, obecnie ukraińskich, na tych ziemiach leżą w tych dołach śmierci ludzie nie pochowani po katolicku. Tam nie odbyły się msze święte, tam nie było kaplanów i dzisiaj trzeba ten problem rozwiązać. Ukraińcy na to nie pozwalają. Ciągle nie można tam jeździć i dokonywać tych obrządków, które jak gdyby też oczyszczałyby, prawda, przedpole do układania sobie relacji dobrych z Ukraińcami. Także trochę się boimy tego, żeby się nie powtórzyła sytuacja, tym bardziej, że w Polsce mamy w tej chwili 2,5 miliona Ukraińców. Być może nawet więcej. A może nawet więcej. I my nie wiemy, co w ich głowach siedzi, bo te głowy nie są otwarte. Oni pracują, oni wykonują tam swoje zadania, czasami bardzo dobrze. Ale nie wiemy, co się stanie, kiedy się zorganizują politycznie w Polsce. A jak się zorganizują politycznie, to będą politycznie domagać się różnych praw. To przed nami. No, oby jednak historia się nie powtórzyła. Myślę, że tu zakończymy. To była naprawdę duża dawka wiedzy w tym programie. Moim i Państwa gościem był pan Stanisław Srokowski, pisarz, publicysta, właśnie autor też książek poświęconych polskim kresom. Tutaj stała jedna, Testament polskich kresów. To jest najnowsza, nie mylę się? Czy? Nie, to nie jest najnowsza. To nie jest najnowsza. Jedna z nowszych. Jedna z nowszych, bo tych publikacji pana autorstwa jest całkiem sporo. Dziękuję bardzo, że mogliśmy się tutaj spotkać. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Do zobaczenia, do usłyszenia. I dziękuję państwu za uwagę. Dziękuję za to, że byliście z nami w tym programie. Zachęcam jak zawsze do zostawiania kciuków w górę, subskrypcji, komentarzy, do wsparcia naszego kanału finansowo. Jeszcze na koniec tylko ogłoszenie właśnie dla tych, którym sprawy kresowe są bliskie, bo szykuje się duża debata, którą też będziemy u nas realizować. Trzecia chełmska debata środowisk wolnościowych, która będzie w całości poświęcona tematyce relacji polsko-ukraińskich, to już w następną niedzielę, czyli 11 czerwca o godzinie 14 w Auli Instytutu Medycznego Akademii Nauk Stosowanych w Chełmie, ulica Wojsławicka 8B. Wśród prelegentów dr Lucyna Kulińska, profesor Zapałowski, Andrzej Zapałowski, profesor Mirosław Piotrowski, Jacek Międlar, więc lista naprawdę ciekawa. Zapraszamy tych, którzy mogą przybyć, a wiemy, że mamy w tamtych stronach stałych widzów, więc zachęcamy do tego. I dzisiaj jeszcze też będzie program na naszym kanale. Po południu będzie rozmowa Piotra Korczarowskiego z Marcinem Rolą o 17:30, więc wracamy za parę godzin. Prosimy nie regulować odbiorników. Do zobaczenia.